Cześć, z tej strony Krzysiek, KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie, na którym pokażę Wam małe podsumowanie, w jaki sposób w Waszych aplikacjach Reactowych używać prop types, czyli mechanizmu do sprawdzania typu czy też wartości propsów, które przekazujecie do Waszych komponentów. Przechodzimy do kodu. Na początek w komponent 1 w tym pliczku JS-owym pokazałem wszystkie możliwości e, sprawdzania tego, jakiego typu propsy przychodzą do Waszej aplikacji. Parę tutaj kwestii wstępu, mianowicie e, prop typesy możemy z powodzeniem wykorzystywać w komponentach klasowych, funkcyjnych, ale również i w fragmentach kodu tworzonych za pomocą ReactMemo, ReactForward, e, tam wszędzie możemy używać prop typesy. Prop typesy ze względu na wydajność są sprawdzane tylko w trybie deweloperskim. Jeżeli coś się z, propsa, z prop typesami nie zgadza, jest to oczywiście um, pokazane w konsoli jako warning. Możecie sobie podejrzeć i macie sugerowane informacje na temat tego, jakiego typu mają być to e, propsy, które używacie w waszym programie. E, jeżeli chodzi o wykaz możliwości, są one oczywiście ogromne. Wystarczy podejrzeć przykładowe tutaj e, wpisy, które zrobiłem. Ja to oczywiście tworzyłem na zasadzie pewnego wykazu dlatego no, nie będę teraz testował tych wszystkich propsów. Zachęcam Was, żebyście sobie później odpalili te kawałki kodu, te małe komponenty i zobaczyli, co się stanie, kiedy podacie właśnie prop niezgodny z typem, który jest określony, ale mamy tutaj zarówno możliwość sprawdzenia, czy mm, kontroli tego, czy prop, type, e, czy prop e, jest stringiem, tablicą, boolem, funkcją, czyli tym, czym, e, czy jakimś typem podstawowym, który występuje w Javascriptie, czy został on podany, czy nie dzięki opcji is required. Mamy również troszeczkę bardziej złożone typy, jak chociażby na przykład możliwość sprawdzania, czy jest to konkretny konkretna klasa, czy konkretny obiekt, czy jest to wartość jedna z podanych, czy typ jeden z podanych. Również taką mamy możliwość, czy też możemy określić dokładnie postać obiektu, czy tablicy i elementów, które się w niej znajdują. Mamy naprawdę bardzo ogromny zakres możliwości. Dlatego zachęcam, żeby sobie te wszystkie propsy potestować. Na pewno ciekawą opcją jest również możliwość dostarczenia całkiem customowej walidacji propsa za pomocą funkcji, którą możecie podpiąć, czyli piszecie sobie prop18 czy od tej pory prop18 musi spełniać warunki i założenia funkcji, którą tutaj dostarczymy. Również taką funkcję customową możecie podpiąć na potrzeby sprawdzania, na przykład tak jak tu mamy poszczególnych elementów tablicy, która będzie podpięta czy przysłana pod Propsy, pod prop19 w tym przypadku. Dlatego jak widzicie, macie naprawdę niesamowicie duże możliwości. Prop Typesy pozwalają bardzo elastycznie walidować propsy i zachęcam, żeby ich używać jako kolejny mechanizm kontroli typów waszych properties. W drugim komponencie jest prosty przykład z dokumentacji, w którym możecie zobaczyć, jak prop Typesy są wykorzystywane do tego, żeby sprawdzić, czy komponent. Jako props dostał dokładnie jeden element podrzędny, jeden element potomek, który będzie później osadzony w tym komponencie. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Prop Types Element is Required i już macie taką kontrolę, czyli macie pewność, że ktoś do waszego komponentu poprzez propsy przyśle coś, co faktycznie później będzie mogło być w nim wyrenderowane. Komponent 3 to jest mały komponent, w którym przygotowałem i pokazałem wam, w jaki sposób możecie również określać domyślne wartości propsów, czyli jeżeli nie podacie. Propsa, no to będzie on dostawał wartość domyślną. Jest to oczywiście proste i przyjemne za pomocą mechanizmu, za pomocą wywołania default props, w którym możemy sobie pisać, że prop 1, jeżeli ktoś jej nie poda, będzie mieć wartość value 1. Prop 2 będzie w ogóle obiektem i w tym obiekcie będziemy mieć klucze pary, w zasadzie klucz key 1, value 1, key 2, value 2. Bardzo prosty mechanizm, również pozwala nam przejrzyście i szybko dostarczyć takie właśnie wartości domyślne. I ostatnia rzecz to którą chcę wam pokazać, na którą chcę zwrócić uwagę i zachęcić was, żebyście ją przetestowali, to jest możliwość stosowania PropTypes również w przypadku komponentów funkcyjnych. Tak jak wspomniałem na samym początku jest taka możliwość. W zasadzie wygląda to bardzo podobnie jak w przypadku klas, więc komponentów klasowych, więc myślę, że nie ma za bardzo co o tym zbyt dużo rozmawiać. Po prostu znowu mam przykładowego, przykładowe property prop1 i poniżej jest ono zwalidowane właśnie na taki Takiej samej zasadzie jak do tej pory to było. Mam nadzieję, że w tych czterech komponentach udało mi się zebrać do kupy pewne rzeczy, które chciałbym, żebyście wykorzystywali podczas mm, pisania projektów, które robimy w ramach naszych szkoleń. Oczywiście ja już o PropTypesach mówiłem na naszych spotkaniach, ale traktuję to nagranie jako pewne podsumowanie i zebranie do jednego miejsca tych wszystkich rzeczy, które Wam PropTypes udostępniają. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania do tego nagrania, do tego filmu, Zapraszam serdecznie do ich zdawania na naszych spotkaniach indywidualnych. Jak zawsze w opisie o tego filmu znajdziecie link do GitHuba, gdzie umieściłem ten przykładowy drobny kod. I jeżeli chodzi o dzisiaj, to chyba tyle. Wielkie dzięki i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!